Zobacz, co dla ciebie mam! Dla mnie? Masz coś dla mnie, naprawdę? Aha! I dla wszystkich! Chciałam wam pokazać, co lubię oglądać! Co lubisz oglądać? Ryana! Ryana? Tego Ryana, o którym myślę? A o którym myślisz? No, o tym Ryanie, tym tutaj, co tutaj jest na tych rzeczkach. A! Rekin! A! Nie bój się, nie bój się, to jest przyjazny rekin! Ma wielkie zęby! No co ty? Nie znasz tego rekina? No, powiem szczerze, nie do końca. Co to jest za rekin? O, to jest mały rekin! Dzidziuś rekin! Nie znasz tej piosenki? Ta piosenka jest wszędzie! Wszędzie? Okej, ale o co chodzi? To ja to widzę rekina, ty mi jakieś piosence mówisz. Wcześniej mówiłeś o Ryanie. Smoczku, co się z tobą dzieje? Oj, zaraz zobaczysz. Podnieś rekina. Okej, czyli i najpierw zajmiemy się rekinem, tak? Tak! I co mam zrobić z tym rekinem? No, no rzeczywiście, nie gryzie mnie. Wygląda jak jakaś kostka. Ma fajne oczy. No, fajny nos ma. Tylko te zęby takie troszeczkę przerażające. Och, nie opowiadaj. To jest tata rekin. To jest tata rekin, okej. Okay. Coś mówiłeś wcześniej o jakimś dzidziusiu rekinie. Wyjaśnij mi więcej. No więc jest dzidziuś rekin, jest mama rekin i jest tata rekin. Może też być babcia, dziadek, co tam tylko chcesz. Okej. Okay. I o co chodzi z tą piosenką? Bo to ma być jakaś piosenka, tak? Aha, zaraz się przekonasz. Naciśnij go. Naciśnij go? Nic nie działa. Od góry. Nie, fajne. Wpada w ucho! Wpada w ucho ta pioseneczka, nie powiem. Tu, 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 tu. Tata śpiewa teraz rekin. Tata rekin, tu, 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 tu. Tata szark, rekin. Szark to po prostu rekin po polsku, tak? Zgadza się. Ale fajne! Mama rekin, ty ty ry, ry, ty, tata rekin, ty ty ry, ry, ty, i dziedziuś rekin, ty ty ry, ry, ty. Oj, coś mi się wydaje, że będę teraz tego cały czas słuchała. Fajny jest! Chcę jeszcze raz puścić. Nie! Dlaczego nie? Wystarczy! Teraz Ryan! Okej, okay, a później będę mogła. Proszę, proszę, proszę. Wiedziałem, że ci się spodoba! No, widzisz, dobrze wiedziałeś. Super jest. Tu ma taki, taką płetwę. Nie chciałabym zobaczyć takiego rekina w wodzie, bałabym się, że na mnie zapoluje. A wiedziałeś, że rekiny w większości są bardzo łagodne dla ludzi? Zależy które, na pewno nie ludojady. No, wiesz, nie istnieją tylko ludojady. Istnieje wiele gatunków różnych rekinów i one nic nie zrobią. To też zależy które, prawda? No tak, ale jak ktoś myśli rekin, to od razu myśli, że musi go zjeść. No tak, ja od razu tak pomyślałam, jak zobaczyłam te zęby. Ale spójrz na niego, on się przecież uśmiecha. Uśmiecha się, masz rację, z wielkimi zębami. O, dobra, dobra, odstawmy go. Powiedz mi lepiej, o co chodzi z tym Ryanem? Mówisz, że lubisz oglądać Ryana, tak? Myślisz, że widzowie znają Ryana? Mam nadzieję, chyba tak. Jeśli nie, to poznają. Aha, więc Ryan to taki fajny chłopczyk, który ma swój kanał na YouTubie i przy okazji ma też różne zabawki, które promuje swoją buźką. I my tutaj je mamy, tak? Aha, ale one są świetne. Kiedyś były w McDonald's z tej serii. Z tej serii, to znaczy się... Gobsmacks! A teraz zobacz, z Ryanem są! Wydają się być bardzo ciekawe. Jakieś takie kulki, które gryzą. Ojej, tak jak rekin, który chciał mnie wcześniej ugryźć. Nie przejmuj się, nic ci nie będzie! Otwórzmy je, zobaczysz! Okej, okay, dobra, dobra. Otwieramy, którą by tu najpierw otworzyć. Wyglądają wszystkie tak samo. Tą damy do tyłu. Może zaczniemy od tej tutaj. A co? Zobaczmy. O! No, o, no właśnie, no coś mi nie idzie. Jak to się otwiera? Zobaczcie, tu się otwiera. A ja to próbuję od dołu jakoś. O, jest! I proszę bardzo, jest jedna kuleczka. Więc kuleczka wygląda świetnie. Co mi to przypomina? Rekina! Rzeczywiście to wygląda jak rekin, ale nieźle. Wow, ale ma zęby. I że niby mam się tego nie bać. O, już mi gryzie. Palec!
Żartujesz, prawda? No pewnie, że żartuję. Nic mi nie robi, ale świetny jest. I to tak... fajnie, jak się tym rzuci, to otwiera buzię i próbuje gryźć. Zerknijmy na tą ulotkę, dowiemy się czegoś więcej o tym. W kolekcji jest mnóstwo różnych kul. Więc jacyś super bohaterowie są. Jakiś kosmita też jest. Ryana też można znaleźć. Oho, śmieszne. A nasz jest tutaj. Jill, no trochę wygląda jak jakiś reklam, może jak coś innego. No nie wiem. To wygląda jak płetwa. Buzia? Ja bym powiedziała, że to jest rekin, no, ale jeśli uważacie, że to jest coś innego, to dajcie mi znać. Co myślisz, smaczku? Ja też myślę, że to jest rekin, ale nie jestem do końca pewien. Niech będzie, że rekin. Niech będzie, że rekin, a co tam, prawda? Ten jest śmieszny. Pek. Wygląda jak jakiś pingwin. Jaki kot. Jejku. Dwa różne oczka. Jedno jest zielone, drugie jest fioletowe i ma taką jakąś trochę krzywą minę. No tego kota wolałabym nie znać. Ale śmieszny. Mo! Jaki czerwony! Podoba mi się bardzo. Chcesz wiedzieć, który mi się najbardziej podoba? Tak, chciałabym. Ten! Kos! No bo on jest zielono-żółty, tak jak ty. Skąd wiedziałeś, że o to chodzi? To było takie łatwe do przewidzenia. Aha, trzy rzadko spotykane są, więc tutaj mamy złoty robot, alien, czyli kosmita, też rzadko spotykany, i diver, czyli ktoś, kto nurkuje, nurek. O, no, czyli nam się taki dosyć pospolity trafił, ale jest fajny, podoba mi się bardzo. I co się z tymi zabawkami robi? Rzuca się nimi. Można nimi rzucić o ścianę, można nimi toczyć, można je turlać je po prostu. Czy coś jeszcze można z nimi zrobić? Można próbować trafić do celu, jak się ma taką jeszcze wyrzutnię. Ja takiej wyrzutni nie widzę, żebyś miał. No bo nie mam, ale możemy sami popróbować rzucać do celu. No ale ja nie mam żadnego celu, chyba że jakiś zorganizuję. To jest dobry pomysł, zaraz przyniosę jakąś miseczkę, zaczekaj. I już jestem, ale zamiast miseczki przyniosłam kubeczek, który się do mnie uśmiecha. I pora na wyzwanie. Kto rzuca? Ja czy ty? Ty! Okej. Czy trafię? Jejku, boję się. Trafię. Jest! Haha! Za pierwszym razem. Dobra robota! To teraz ja. Okej, dobra. Teraz ty. Mam ci jakoś pomóc? Nie, dobra radę. Nie wyszło, ale za to twoja kula otworzyła się i mnie teraz zjada. Biam, 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 biam. Świetne jest, podoba mi się to. Otwórz się! Niam, 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 niam. Super, dobra, to co, otwieramy kolejną saszetkę, żeby zobaczyć, co kryje się w środku? Oczywiście, że tak! Chcę zobaczyć, może uda nam się znaleźć jakąś niespotykaną! O, byłoby świetnie. Dobra, niech będzie, że ta. Jest! I... nie uwierzysz. Mamy jakąś rzadko spotykaną? Lepiej. Nie może być lepiej, no co ty? Przecież najlepiej jest, jak znajdziesz tą, która jest rzadka do zdobycia. Nie wiedziałaś? Wiedziałam, ale są też wyjątki. Jakie wyjątki? No co ty opowiadasz? Pokaż, co tam jest. Nie podglądaj. Dobra, pokażę ci już. Ta-da! Ale świetnie! Niemożliwe, tą, którą chciałem. Musi być moja, prawda? Może być moja. Może być twoja, nawet musi być twoja, tak jak sam zauważyłeś. Bo ja wiem, że tą właśnie bardzo chciałeś, bo mi powiedziałeś, więc to jest kas. Super. Zobaczymy, jak otwiera buzię. Uwaga. O, nie wyszło. Jeszcze raz. Ciach. No co jest? Dlaczego nie chce otworzyć żadnej w ogóle swojej buzi? Jej, udało się. Otworzył buzię. Proszę bardzo, tak wygląda. Dla porównania, pierwsza kula wyglądała tak, ale śmiesznie teraz się zjadają. Tak. Jaki uśmiech w ogóle. Umiesz się tak uśmiechać? Nie, ja tak nie bardzo. Nie mam takich wielkich zębów. Wow, no rzeczywiście, ja w ogóle nie widzę, żebyś miał jakieś zęby. Mam, jak coś gryzę, to mam. Ale jak nie gryzę, to nie pokazuję. A dlaczego nie? Bo moje zęby są małe.
Ach, nie przejmuj się, ty jesteś cały mały. No tak, ale one są naprawdę małe. Pokaż. Nie, wstydzę się. Okej, no to nie zmuszam cię. Może kiedyś jeszcze mi pokażesz, jak na przykład będziemy szczotkować zęby i tak dalej. No wtedy to nie będzie wyjścia, to już będę musiał je na 100% pokazać, prawda? No tak, jak to być zęby bez pokazywania zębów? Halo. Świetne jest. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się trafić. Zrobimy sobie wyzwanie numer 2. Dwie kule naraz muszę rzucić i zobaczymy, która trafi do kubeczka jako pierwsza. Okej. Rekin wpadł, a ten zielony stwór nie. Dobra, teraz jedną kulą, bo jednak ta ręka chyba lepiej rzuca. Jest! Dobra, jestem z dalszej odległości. Uwaga. Wow! Z dalszej odległości mi już nie wyszło. Jeszcze raz. Uwaga, uwaga. O, do 3 razy sztuka. Co myślisz, smoczku? Myślę, że tym razem ci się uda. Spróbuj. Okej, okay, próbuję i... Jest! No to jeszcze ta. 1, 2 i... 3. Wow, jest! Ale kubek się wywrócił. Ale udało mi się. Brawa dla mnie powinna być. Brawa! Dziękuję bardzo. Okej, okay. Miałeś jeszcze jedną troszeczkę, więc... Przygotuj się, bo właśnie ją otwieram. Zobaczmy, co tam się kryje. Co tam jest? Pokaż no się. Mamy super bohatera Ryana, ale świetny jest. Myślę, że jak włożyłam maskę, tego nie poznamy. Chyba tak. A jakie zęby ma? Świetny jest. Zerknijcie na ulotkę sobie z nami razem. To będzie... Który to będzie? Chyba ten pierwszy. Tak, to jest ten. Super bohater. O, Ryan, myślałeś, że cię nie poznamy? No pewnie, że to ty jesteś. Nawet fryzura jest taka sama. W ogóle no, wszystkie mają taką samą fryzurę. Zaczynam się zastanawiać, czy to wszędzie nie jest Ryan, tylko się po prostu lubi przebierać. O, więc teraz... Musimy zobaczyć, jak wygląda w środku, więc wow, ciach, otwieraj się, jest, otworzył się, ciach, o, zamknęłam go niechcący, ciach, zjada nas, ale ma zęby, ja nie mogę, język, jest śmieszne, jak się tak robi, co za mój język, co za go, nie mogę się powstrzymać, okej, nic nie powiem, brak mi słów do ciebie. Oj, dobra, już nie bądź taki. Jaki to ja jestem. Ja tak wcale nie robię. Nie. Na pewno jak nie ma kamery, to będziesz tak się bawił, tak jak ja. Nic nie powiem. No właśnie, wiedziałam, że tak będzie. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się trafić do kubka. 1, 2 i... Chowo! Spadło gdzieś na ziemię. Dobra, jest. Jeszcze raz, do 3 razy sztuka. Może mi się tym razem uda. Uwaga i... Jest! Super! Dobra, to jeszcze te 2 do kubka. Nie przesuwam. Lepiej się odsuń, dobra. Nie chcę w ciebie trafić. 1, 2 i... Jest! Udało się, ale wypadły. Coraz mniej miejsca w tym kubku. I teraz to będzie ciężko, bo jeśli trafię, to może wypaść też. Nie chcę, żeby wypadło. Ha! Niemożliwe! Widziałeś to, smoczku? Widziałem! Jesteś genialna! Ha, dziękuję bardzo, nie pierwszy raz to słyszę. I skromna! Wiem, oczywiście, przecież, no tak. Żartuję, ale świetne. Będę na pewno rzucała nimi sobie. Może na dworze. To będzie fajnie. O, będę w kogoś tak... I nagle otworzy buzię i tak... Ludzie będą się bać. Żartuję, nie będę robiła takich rzeczy. A tak się nie da otworzyć, widzicie? To musi tak... O, trafić coś. Wylądować w coś. O! No i teraz się nie chce w ogóle otworzyć. Otwórz się! No! Nie da rady. No cóż, a chciałam wam jeszcze raz pokazać. O, na siłę się po prostu. No naprawdę nie da tego zrobić. Trudno. Ach, moi drodzy, smoczek dzisiaj przygotował mi fajną niespodziankę. 3 świetne kule z Gobsmacks z Ryanem, ze światem Ryana. W kolekcji mamy ich bardzo dużo nawet, można powiedzieć. Ile? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 razy 5 równa się 20, czyli 20 kul mamy do zebrania. No, całkiem spora ilość.
Wow, uciekają nam. Nie uciekajcie, nie uciekajcie, chcę, żeby wszyscy widzieli. No i oczywiście rekin. Moi kochani, pamiętajcie, napiszcie mi na dole w komentarzach, czy oglądacie, albo czy widzieliście kiedykolwiek, jakikolwiek film na YouTubie z Ryanem. Ryan, świat Ryana, Ryan's World, tutaj jest napisane. Natomiast główny kanał to się chyba nazywał Ryan's Toys Reviews, czy jakoś tak. Także dajcie mi, moi drodzy, znać. I w ogóle, czy słyszeliście piosenkę o tym rekinie? No przecież, skoro taka popularna, prawda? I jest, naprawdę! Okej, wierzę ci. Dobra, moi drodzy, do zobaczyska, trzymajcie się, zostawcie nam, co? Kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. Na razie, pa pa! Pa wszystkim, pa! A ja słucham muzyki.